Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki i cóż, no, witam was ponownie w grze Brotato. I tak, zapewne część z was może się zastanawiać, co tu się stanęło, przecież to był ostatnio, teraz powinno być Talented. Powiem wam szczerze, Talented nie będzie. Już za jakiś czas, niestety, tak nie potrafię tam teraz grać, tak się tam rozpraszam, tak mi nie wychodzi, że masakra. Dlatego też będzie więcej Brotato i tak dalej. I dziś stwierdziłem, że spróbujemy swoich sił z Gladiatorem. Gladiator, czyli dosłownie mówiąc postać, która polega na tym, że mamy mieć najlepiej 6 różnych broni do walki wręcz, bo innych nie możemy. Tak. Co o tym idzie, warto znaleźć takie broni, które będą ze sobą robić fajną synergię. Jak na przykład włócznia z kijem bojowym i z lancem. Ale tak, co tu więcej gadać. Włócznie, czy może tak coś innego? Dobre pytanie w sumie. Prędkość ataku jest scenalnie wszedł bardzo. A spróbujmy z toporkiem. Jeśli nie wyjdzie, to potem przerzucimy się na włócznie. Ale tak, generalnie właśnie warto będzie tutaj próbować ciągnąć jak najwięcej różnych broni. Oczywiście można próbować strategii na kilka sztuk tej samej, ale najprościej mówiąc jest to nieoptymalne w przypadku Gladiatora, więc tak, 6 różnych, najpierw takich, które mają z nim jakieś synergię. Jeśli się uda zdobywać te bonusy z innych źródeł, będziemy mogli inwestować spokojnie w obrażenia, znaczy tam, w generacje i tak dalej. A się pozwólcie, że wezmę pierwsze 2%, znaczy 2 punkty obrażeń fizycznych. I tak, pytanie brzmi, co tak naprawdę chcę tutaj dalej zrobić. Rośliny mogę wziąć. Osa błyskawic, znaczy co obrotowe. Nie są to broni, które bym chciał, ale chwilowo je wezmę. Głównie po to, żeby były. Tak. Prawda jest taka, żeby dobrał dosłownie co los da na początek. Później będziemy wymieniać ewentualnie na egzemplarze innego typu. I tutaj, żeby nie było, będzie też zasada, którą ja stosowałem kiedyś, grając w Brotato. Czyli, jak widzimy broń tego samego typu, który już mamy, od razu ulepszamy. Czyli mamy tutaj przykładowo właśnie ten toporek. Widzę drugi toporek szarej jakości. Łączymy je. Za jakąś inną broń. Łączymy. Wyjątkiem będzie sytuacja, kiedy nie można połączyć, a można kupić po prostu broń wyższej jakości, to wtedy sprzedaję niższą jakość, kupuję wyższą. Bo niestety po prostu nie ma benefitów za używanie większej ilości tej samej broni. Zresztą widzicie, jak to tutaj działa. Już mamy piękną prędkość ataku, tylko dlatego, że wzięłem właśnie 5 losowych innych broni. Nie chcę tracić darmowej prędkości ataku, kiedy w ten sposób nie muszę się nią przejmować. Tak było, jakby miał właśnie 6 różnych broni. Oczywiście, tak bym będę podbijał pewnie, bo tym innym przedmiotem już by było jeszcze lepiej. Ale już sam fakt tego, że random bullshit składający się z 5 broni i zrobiłem to, proszę, widzicie, jak pięknie jest. Tak, w tym momencie mogę spokojnie zaczynać inwestować już w defensywniejsze rzeczy. O, ja a propos tego, co mówiłem, sztylet złodzieja. Teoretycznie będziemy starać się grać pod, jak to się nazywa, pod precyzyjne. No. I ostatnie miejsce, jak widzę, pochodnia u nas będzie sprawować chwilowo. No i pięknie. Obrażenia nie są może najlepsze, ale mamy 6 broni, mamy dobra tak speedy. Dzięki temu. Ale tylko proszę, nie będą najpiękniejsze i tak będziemy w stanie przez jakiś czas przynajmniej eliminować hordy ciężących na nas kosmitów. A jak przestaniemy móc, to będzie wtedy kiepsko, wtedy zacznę panikować, pewnie zlamię. Ale tak naprawdę nie ma co panikować i lamić. Będziemy musieli po prostu podinwestować w obrażenia wręcz. I szybko się zaprawi. A teraz tak. No, 4 obrażenia wręcz. Ciężko znegować. To po roku lepszamy, bierzemy sztandara. I lecimy dalej. I ogólnie tak, ulepszenie toporka, czy tego kamienia, który mamy, to będzie też nasz wielki priorytet. Bo im wyżej to mamy, tym mniej zabójstw jest wymagane, żeby dostać 1% ataku, czy 1% tam szybkości ataku. Co? Ataku, obrażeń, 1% tam szybkości ataku. I oczywiście wiem, że mam tyle teraz broni, że mogą nie trafiać i nie zbierać przez to bonusów, ale spokojnie. Dlatego będzie tyle wrogów, że nawet mimo tego, że tu będę miał 6 broni konkurencji ze sobą i tak będziemy dostawać te bonusy. Zresztą widzicie, że nawet wbiliśmy znowu na toporku. Zaraz zobaczę,
po tej fali, jakie już tak naprawdę dostaliśmy bonusy z tych konkretnych typów. I teraz tak, tutaj regeneracja, mógłbym podbić, ale nie, dwa pancerza. I okej. Okay. Dopór dał na 3%, to 1%. Nie najlepiej, ale dał. Czasem będziesz to rozkręcać. Proszę. Proszę, jakie to piękne. Zaraz będziemy mieć już tego. Kamyka na trójce. Więc na pewno kamyk i topór zostają w naszych arsenałach na stałe. To do tego nie ma wątpliwości. Nie chodzi o to, że są to najlepsze bronie czy coś, ale jak już tak szybko udało się zgarnąć, to czemu by nie? Chciałbym myśleć, że kamyk będzie się jeszcze fioletowo świecił. Dzięki temu po prostu może, nawet nie inwestując w statystyki ofensywne, będziemy mieć dobrą ofensywę. Jednak te każde pojedyncze procenty, które będą wskakiwać, no mogą dużo odmienić. I tak, przy okazji widziałem kolejny procent na obrażeniach. Na szybkości ataku chyba jeszcze nie widziałem, ale może był jakiś. Tak czy inaczej, dobrze, że to jest. I tak, dostaliśmy jeszcze procent szybkości ataku kolejny, więc... Na razie działa i kolejny procent obrażeń, widzicie? Skręca się powoli. Bardzo powoli, ale jest. Regeneracja. Szybkość. Bierny krzemień, tak. Miny lądowe, tak. Paska na oczy zdecydowanie. Węgiel na razie blokuje, bym muszę pomyśleć. To można wziąć. Czemu nie? Dzięki temu co trochę szybciej nogot będzie. Pluwał owoce. Tarcza na razie blokuje, jeszcze się pomyśli co, jak będzie, kiedy. No i idziemy. Tak, fala siódma, dobra. Priorytetem w takim wypadku musi być bieganie do jaj i eliminowanie ich, ewentualnie eliminowanie tych kosmitów, jak już się wyklują. Bo jeśli tego nie będę robił, to oni mogą nas tutaj tak osaczyć, że po prostu będzie po nas tyle w temacie. Ale jeśli będę tego pilnował, to możemy na spokojnie jakoś przetrwać. No i znowu się wykluje, ale spokojnie, wieże zamkowe w to, że się uda go wyeliminować. Proszę. I proszę. Udało się. Świetnie. Świetnie. Mówię to wam. Świetnie. Okay, jest kolejny, wyeliminowany. Jajo, wyeliminowane. Nie, no świetnie idzie. A regenerka, czemu by nie? Rzece ogrodowe, oczywiście, że ulepszamy. I w tym momencie może warto byłoby już się zdecydować, co chciałbym pożegnać. Powiedziałbym, że pochodnie. Chyba na rzecz deski. Pytanie tylko, czy to jest dobra inwestycja. Może kosę błyskawic? A, dobra. Nie będzie pochodnia chwilowo. Toporek się ulepszy. Świetnie. Mamy regenerkę, mamy. To można tu wziąć. Mistrzostwo zdecydowanie. I lecimy dalej. Tak, wiem, że kupując tego ducha zaryzykowałem mocno, ale pamiętajcie, że mamy ogród, który syra owockami co jakiś czas. No i że mamy regenerkę, więc nie trzeba się aż tak bać. Będę starał się oczywiście w nią inwestować jeszcze więcej. Co, nie ma co się przejmować tym. Ale tak, jak widzicie... Gladiator. Mimo tego, że dużo nim nie grałem, jest postacią bardzo przyjemną. W moim odczuciu. Na pewno pomaga to, że ma się bonus do prędkości atakowania, przez co nawet właśnie takie bardziej random bullshit strategie mogą działać przez to wszystko. Że właśnie szybciej atakujemy. Jeśli ktoś wie, co mam na myśli przez random bullshit strategie czy coś, to jak to mówię, zazwyczaj prywatnie sobie random bullshit goes bryry. Czyli dosłownie losowe pierdoły idą bryry, czyli robię losowe byle co i działa. Znane troszkę działanie na magię przyjaźni i tym podobne. Tak, szczęście, przydałoby się trochę podbić z powrotem. Ale no nie, no regenerka ważniejsza. Okej, jest dobrze. Nawet bardzo dobrze. Dobra. Już fala dziewiąta. Pełno 40, 39, no 70 parę gdzieś strzeliło, jakieś 29 niestety też było, ale no. Pięknie. Pięknie po prostu. Jak trzymać bronię. Tak, trzymajcie. Pięknie.
jest. O, przy okazji jestem taki, co nosi ze sobą skrzynkę. Trzeba go gonić, jasne. Nie mogę odpuścić sobie darmowego przedmiocika. Może być coś fajnego. Może być też totalny badziew, ale... Ale będzie totalny badziew, co wymienię go na materiały. Jakbyś nie będzie to taki badziew, który będzie mi przeszkadzał. Czy można go wziąć, żeby mieć jakiś dodatkowy cokolwiek z niego. Ale takie, no, piękne numerki. Oczywiście za niskie, żeby eliminować wszystkie zagrożenia. Ale są piękne, bo one same z siebie będą coraz bardziej rosły. A to jest jednak rzadkość, żeby mieć build, który sam się rozkręca damage'owo. Przepraszam na kiszkę jak najbardziej, robal obcych jak najbardziej. Raz na unik. Przydałoby się trochę mieć, ale 4 obrażenia wręcz. Mamy 23, co nie trzeba więcej. Dobra, tutaj... Szybkość bym powiedział. Regeneracji stracić. Jeden punkt to nie jest tak tragiczny, prędkość tak chociaż nie ma tragiczności. Wziąć za szczęście regenerację. To wezmę, to też wezmę, przepracujemy. Oczywiście, że tak, przepracujemy. Tak, tak. Tego niestety już nie możemy użyć. I chyba będzie pora się zaraz pożegnać z nożykiem tym na rzecz tarczy. Ale no, na razie to jeszcze tylko jest taki pomysł, myśl, koncept. A co będzie, to będzie. Ale patrzcie, jak pięknie to wszystko działa, no... Satysfakcja po prostu pełna. Oczywiście muszę pamiętać, że kupiłem przynętę tą, która zwabia tych właśnie z pudłami, więc trzeba ich wyszukiwać. Bo kilku ich tu będzie, co najmniej dwóch. Nawet więcej. A, widziałem wzrost obrażeń. Świetnie. Teraz też powinniśmy dostać jakiś wzrost prędkości ataku, około 1%. No właśnie, tego dostaliśmy, jak to mówiłem. I proszę. Jest po prostu rzeź robiona i nie muszę się niczym przejmować. Jest dobrze. O, jest z pudłem. Dobra, złapany. Nie wiem, przydałby się tu język, żeby tym złapać lepiej te materiały puszczane na podłogę. Jest to swoją drogą już 4:10. Ja wiem, że przed chwilą zwracam uwagę, że już 9:00. Ale tak, już połowa za nami. Oczywiście, że balę opcji wezmę. To nigdy. Zapowiada się fajnie, ale z dużym tym tracił. W tych opcjach jeszcze trochę szybkości mogę wziąć. Tutaj. W stanie życia warto byłoby nadbudowywać. Jest to może najinteligentniejszy pomysł, nadbudowywać coś miałem na minusie. Ale prawdę powiedziawszy, po prostu uważam, że jest to dobry koncept, żeby to rozbudowywać. I okej. Okay. Szklec z udziałem, dlatego że nie ma żadnych synergii na razie i tak z nami zostanie. Tak naprawdę do momentu, kiedy znajdziemy miecz lub kij. Prawdopodobniej. Wiecie, ten kij, który się skaluje z poziomem, albo miecz. Bo to będzie miał lepsze skalowanie, które starczą. Synergię w sumie. Ale tak czy inaczej, nóż złodziejski będzie już zaraz fioletowej jakości, więc nawet jeśli nie będzie miał żadnych bonusów w swoich synergii, tak zawsze będzie nam dawał spore dawki obrażeń. A jeszcze jak się ulepszy szansa na krytyka, jeszcze można z niego wyciągać fajne materiały. Ale dobrze. Jakby nie było... Po prostu działajmy. I tak swoją drogą ciekawostka jeszcze. Szybka na ten odcinek. Tym razem stwierdziłem, że zamiast w postprodukcji zarzucać muzykę, włączyłem sobie po prostu na żywo, że tak nazwać. Czyli jak nagrywam ten odcinek, to na mnie leci w słuchawkach też, więc... Po prostu... tak. Też bym słyszał. I stwierdziłem, że tak będzie najlepiej, bo tak się świetnie komponuje z ziemniakami tutaj tymi, że no. Też szkoda. A, roślinkę zostawię. A później i... Oj, nie ma najlepszych rzeczy. To mogę wziąć oczywiście. Przelosujmy. O, i to też zapakujmy. Mamy minusowego wyssania. Znowu 3? To nie wziąłem. Plus 2 ostatnio? Nieistotne. To co jest istotniejsze, to że mamy elitę typu kucharz. Przynajmniej ja go tak nazywam. Nie wiem, jak się nazywa oficjalnie. Bo jedyne co wiem, jak się oficjalnie nazywa, to jest ten najbardziej podstawowy przeciwnik, że się nazywa Weak Boy. A no, nie przejmujmy się tym jakoś wyjątkowo. Teraz starajmy się unikać ostrzy tego kucharza i może jakoś to przeżyjemy. A może nie. Czym nie ukrywam, że najchętniej to bym wyeliminował kucharza, a nie tylko go unikał. Ale na to chyba jesteśmy trochę... teoretycznie za słabi? Nie... Jest szansa sporo, że dam radę, mimo wszystko. Uff! No i przegrałem. Byłem zbyt pewny siebie. Tak czy inaczej, próbujemy ponownie. Bo to się
ma prawo udać. Wierzę, że się naprawdę uda. Tylko muszę więcej poświęcać uwagi defensywie, a nie ofensywie. No i lepiej, żeby tym razem mieć przedmioty z synergiami, a nie takie totalnie losowe. Bo też nie ukrywam, takie totalnie losowe branie, no nie jest najlepsze. W takich sytuacjach... Czy procent obrażeń, czy... 5% prędkości ataku. Okej. Okay. Rębacz, sztylet złodzieja. Jeżeli rynik za dużo, to możemy też wziąć, przesujmy. Okej. Okay. Czyli teoretycznie mamy synergię pod ostrze, którą będziemy chcieć robić, jeśli mamy rębacza. Którą teoretycznie będziemy też dostawać więcej rzeczy, jeśli chodzi o te, znaczy większe leczenie trochę z przedmiotów. I nasze HP-ki maksymalnie też przekładają się teraz na statystykę ofensywną, więc tak. Jest ciekawie. I oczywiście sztylet złodzieja też powrócił. A w tym momencie regeneracja definitywnie. Bierzemy to, żeby już mieć dwie bronie fioletowej jakości. To blokujemy, przylosowanie. A, to tylko takie, ale dobra. Jest też krzemień, więc już dobrze. Wrażenia nie najlepsze nadal, ale no, mamy dwie niebieskie broni, więc to może i tak nadgonić. Byleby tylko nasz toporek, no, zgarniał procenty. Bo jak deklaruję teraz wszędzie wobec, nie będę brał procentowych obrażeń. Jeśli będą jakieś przedmioty, które mają coś dobrego poza procentowymi obrażeniami, jasne. Ale samych procentowych obrażeń nie mam zamiaru już teraz brać. Pomijać to z celem. Okej, dwa poziomy. Tej opcji regenerka, tutaj chyba do obrażeń fizycznych, to jest świetna rzecz, no. Szybkość też potrzebujemy, dobra, bierzemy takie. Osy błyskawicy blokujemy. Nawóz, nie, przesujmy, sztylet złodzieja, super. Super. Teraz tylko przeżyć faletę, która tu nadciąga. Będzie pięknie, fajnie. A przez pięknie, fajnie oczywiście mam na myśli... Posażymy się teraz w trzy kolejne bronie. Komplet? Nie, nie, nie w trzy. Jedną na pewno, bo tam widziałem jedną. Ten kamyczek. Krzemień duchowy, czy jakoś tak. Chyba widziałem też ten nóż błyskawicowy, więc teoretycznie jedną lub dwie broni nowe będą. Może trochę więcej. Jeszcze zobaczę. Max HP. Definitywnie. Nożyczki? Czemu nie? Wstępnie mogą być. Dobra. A to lecimy. Coraz lepiej to już wygląda. Nadal nie idealnie. I z czasem będą się niektóre broni oczywiście powinieniać, ale no. Wygląda to sensownie, bo mam potencjalnie 3 precyzyjne. I nie wiem, czy to policzy się jako ostrze, tak samo jakieś z tamtych. Ale możliwe, że mam też właśnie jakąś mini synergię ostrze. Jeśli mam też, też dobrze. Jak nie, to chociaż precyzyjne są. Co pan tam precyzyjnie daje szansę na krytyka? Czyli coś uniwersalnie dobrego, nawet jeśli nie jest to broń precyzyjna. Jak przecież to się ma co się okłamywać, precyzyjne najwięcej z tego korzystają. No, szczęście. Uwaga. Nie mamy ostrze, mamy eteryczne, mamy precyzyjne. Dobra. Zaryzykujmy. Niestety tego już nie ma co blokować, bo i tak tego nie będę miał kupić. O, to teraz mogę wziąć, to możemy zablokować i lecimy dalej. Ładnie to wygląda, muszę przyznać. Nie powiem, żeby to było najlepsze. Żeby to było najlepsiej, że tak dziwnie to się określa. Numery są mniejsze niż były na poprzednim przebiegu. Ale wierzę, że się i tak uda. A jak się nie uda, no to będzie kolejny odcinek z pięknych zdami. Tego, jak ja nie ogarniam. Też nadal uważam, że może coś wartościowego z tego się nauczyłem się. Jest fajnie. I okej, widziałem procent obrażeń, że podskoczył. Mamy skrzynkę. Wszystko pięknie, ładnie. I naprawdę przydałoby się zgarnąć ten długi język, czy cokolwiek innego, co zwiększa zasięg podnoszenia.
Oj, jak by było pięknie, gdybym to naprawdę zgarnął. To wy nawet nie wiecie. Naprawdę nie wiecie. Ale dobra, wezmę, to jest głupio, bo zmniejszą sobie obrażenia, ale wezmę. Tutaj pancerz. No, a propos takich rzeczy. Obrażenia mówiłem, że nie, to mogę jeszcze wziąć. Ogród oczywiście. Tutaj uniki mają szansę bicie, więc zawsze coś. Dyska i okulary skipuję. Miecz. To też. Miecz definitywnie ma ostrze, więc będę musiał coś tam wyrzucić. Jeszcze pomyśli, które. Ale będziemy mieć jakąś tam delikatną synergię, ewentualnie ostrze. To jest jedna rzecz, a druga, że miecz ogólnie jest dobrą bronią. Dosyć mocną i... No, będzie miał synergię z ewentualną tarczą, jeśli my znajdziemy, z kijem i innymi takimi rzeczami. I okej, fala siódma, nie zauważyłem, że ten... Nie zauważyłem tego na czas, przez co dwa kokony się wykluły. Na całe nieszczęście dla nich i tak jestem wystarczająco... No, wystarczająco DPS-owaty, żeby móc je wyeliminować. Żeby nie było na obrażenie, nie są najlepsze w pojedynczym ciosie, ale DPS, czyli damage per second, jest dosyć ładny przez prędkość ataku, którą mamy. To, że mamy szybko 6 broni, które biją. Powiedziałbym średnie numery. Ciężko byłoby to nazwać małymi numerami. Ale na pewno nie są to duże numery. Więc tak najłatwiej byłoby nawet właśnie, jak mówię, określić średnimi. Takie opcje, prędkość ataku mógłbym podbić, ale nie, biorę szansę na krytyka, bo to jest takie najbardziej przydatne do wszystkiego. Miecz na razie niech podpuszczę taką nożyczkę. Okej. Okej. Prawdopodobnie wiem, co będziemy musieli porzucić. Tak myślę. Ich tutaj, na rzecz miecza, ewentualnie. Ja smutkiem stwierdzam, że może to być krzemień ty na prędkości ataku. Bo inne rzeczy są zbyt cenne. Na przykład nożyczek, no nie mogę. Trafi mi się fioletowe, one teoretycznie, mimo tego, że dużo nie biją, to są bronią, która ma zawsze wysoką szansę na kradzież życia, chyba bo 40 czy 45%, więc... Nawet jakbym miał minusowym, to ta broń jedna zawsze będzie miała szansę mnie leczyć trochę. To jest cenne. Tasak? No nie, czy tam rąbacz, jakkolwiek się nazywa. Dzięki temu... Wszystkie owocki są dużo cenniejsze, no i hapeki zmieniają się w statystykę ofensywną. Toporek? No nie, bo w ten sposób nie musisz przyjmować obrażeniami aż tak. Oczywiście, że nie. W stanie życia a propos. Tak. Teraz, zanim będzie za późno, wyrzucamy nożyczki niebieskie, bierzemy fioletowe, bierzemy czapkę, przylasowujemy raz, bo czemu nie. Tak, tak, tu też. No i idziemy. Ale dziewiątą. Obrażenia nadal nie najlepsze, bym powiedział. Nawet zaczynałem podchodzić pod niskie, niestety. Wniosek mam z tego taki, że będzie trzeba kupić jakieś przedmioty na obrażenia, jeśli nie znajdę innego sposobu na poprawienie. Czym nadal przetrwanie przede wszystkim. Ale no. Z czasem to obrażenie może się tak rozrosnąć dzięki toporkowi. Jeśli nie, no to szkoda. Właśnie, jeśli mówimy o toporkach. Szkoda, że nie znalazłem tego toporka, nie pamiętam jakiego to jest typu broń, ale jest taki fajny. Pamiętam, że coś się go odblokowywało, ale niedawno odblokowałem. Nie miałem okazji jeszcze nim grać, ale on miał dosłownie skalowanie od prędkości ataku, kurczę. Ja chciałbym go zgarnąć na co niektórych postaciach. Nie wiem, czy jest dobry na przykład dla jednorękiego, ale pomyślcie sobie, jak on tam musiał dobrze działać, jak jednorękiem na start 200% prędkości ataku i inne takie rzeczy, na przykład. Ale okej. Język, oczywiście, max AP, oczywiście, szczęście czy regeneracja? Szczęście, niech już będzie pozytywne. Teraz to. Biorę topór, się ulepsza. Zaryzykujemy z tym. Tak. I to już ten moment, w którym będę musiał podjąć decyzję. Mamy i miecz, i tarczę. Czyli dwa średniowieczne. Chcę zrezygnować z gromadzenia prędkości ataku. Proszę powiedziawszy nie. No ale... Lepiej z tego zrezygnować, niż zrezygnować z gromadzenia obrażeń. Albo z jakichś innych rzeczy, które tutaj dobrze działają. Na przykład ta kosa błyskawic, czy co tam jest, z tymi swoimi piórnami, okej, nie będą bił wiele, bo on inwestuje w żywioły.
ale zawsze mogą coś tam zrobić, dzięki temu będziemy mieli dobre procentówki. Nożyczki, jak mówiłem, to jest coś, co będzie mnie teoretycznie podleczać gratisowo przy dźganiu wrogów czasami. Więc nie, nóż złodzieja mógłbym porzucić, tylko że na tym stracę krytyki. Ale w sumie... Boże, nóż złodzieja jest dobrą decyzją. Bo to nadal nie zmieści i miecza, i tarczy. I miecz, i tarczy. No, może być ciężko, nie? Tego nie biorę. Tutaj... Dużo fajnych rzeczy. Wezmę 4 obrażenia wręcz. Okej, gro, rozumiem cię. Nie chcesz, żebym porzucił nóż złodzieja. Ci będzie. I dobra, wiecie co? Jeśli na tym przelosowaniu nie trafi się krzemień, to go porzucę. No dobra. Porzucam krzemienie niestety. Albo poczekajmy jeszcze, bo i tak nas nie stać teraz. Dobra, poczekajmy jeszcze chwilę. Okej, mamy minibossa. Pamiętam, że on właśnie jajka będzie wyrzucał, więc... A tutaj jest o tyle prosto, że na razie nie muszę się przejmować niczym, tylko muszę eliminować jajka. Okej, przerzucił się na następną fazę, więc już teraz jest bezpieczniej, teoretycznie. Właśnie już o tym teoretycznym wszystkim mówię dzisiaj. Ale tak, ogólnie jest właśnie bezpiecznie, bo będzie teraz... był pociskami, ale już nie zostawia jajków. Pokonów, czy jakkolwiek to nazywać. Teraz, mówiąc wprost, nie chcę go eliminować. Chcę po prostu przeżyć. Bo wiem, że nie ma sensu. Okej. Jest niebezpiecznie. Nawet bardzo niebezpiecznie. Regeneracja za niska, wampiryzm zbyt zawodny. Uff. Nie zacenię. Tak, co? Zacznijmy lepiej z faktycznym tym razem. Zobaczmy, jak tutaj to zadziała tym razem. W ogóle jakieś dziwne lagi. Ciekawe, co się stanęło, że tak mi zaczęło lagdzieć. O, brawo, ja nawet poziom 1 nie zdobyłem. O! Tak fajnie, mamy już 2 prymitywne. Wiem, że mogą tam wziąć kamienie, ale... jakoś tak nie. No dobra, te 2 też można już wziąć od razu. I zobaczymy, czy prymitywne dadzą radę. Ewentualnie ze wsparciem właśnie precyzyjnych znowu. Ale tak, kij, który będzie się samoskalował z czasem. I włócznia, która... ogólnie z dobrą bronią, ale niestety ma taki duży zasięg, że długo trzeba czekać, aż powróci na razie, więc... i pełną skuteczność zdobędziemy, jeśli uda się zmniejszyć zasięg, co ciekawe. Dobra. Z tych rzeczy... obrażeń w walce wręcz. Tych... regeneracja niech będzie chociaż podstawowa. Te obrażenia mamy na razie nie najlepsze. Ale też nie będę mówił, że są najgorsze. Są znośne te początkowe fale. Ale no tak. Im dłużej gram, to naprawdę bardziej myślę, że jednak opór jest potrzebny. Polegać na 6 różnych broniach. Oczywiście mogę im wysłać wyobrażenia wręcz, jak na przykład teraz, ale chcemy przeżyć, to definitywnie trzeba inwestować w inne rzeczy. O, kolejne punkty. Świetnie. No, da się pełny punktywny zestaw zrobić. No, bo nie, można spróbować zawsze. Może to będzie podejrzenie, tak. Podejście prawidłowe. Próbować właśnie skompletować 6 jakiejś broni, czy tak najwięcej. Może błędem był właśnie broń tych precyzyjnych. Powinien się skupić na jakichś bardziej
podstawach, które właśnie takie jak prymitywne mają też jakieś tam defensywne bonusy, czy jakieś takie bonusy lepsze niż po prostu szanse na krytyki. Nie, no osobiście ciężko mi stwierdzić. Max Pożoce, regeneracja. Dobra, łączmy włócznie. Tym pochodnie. I okej. Okay. I lecimy. Lecimy. I okej, włócznie. A co, skrótszy zasięg, coraz szybciej wraca, więc jest okej. Okay. Aksesowy maczuga ogólnie jest dobrą bronią, bo te kolce zawsze mogą jeszcze dodatkowo trochę dopomóc. Co prawda trzeba inwestować w obrażenia dystansowe, żeby one były skuteczniejsze. Ale kto wie, może kiedyś będzie jakiś sytuacja, że dajmy na to wszystko jest słabej jakości, a dostanę czerwonej jakości obrażenia dystansowe i wtedy to wezmę. Jako taki delikatny bonus, wspomaganie czy coś. A może tego nic zrobię. Jakby nie było i tak. Jest to dobra broń, która ma dodatkowy właśnie fajny bonus. A propos obrażeń dystansowych. Ale weźmy też trochę zbierania, jak się powoli samo ulepsza. Demoniada jak najbardziej. Reszta nie. Pochodnie jak najbardziej. No i już, teraz ładni. Dobra. 1,34 na włóczni, na innych dużo niższe numery, ale nadal jest to wystarczające na te momenty. Gorzej tylko, że nie wiem, jak ja przetrzymam te późniejsze fale, naprawdę. Jakbym się nie starł, na razie po prostu nie znalazłem tego jednego elementa, który sobie idealnie radzi z tym wszystkim. Więc tak. Zobaczymy, czy może w końcu gdzieś mi wyskoczy. A może nie. A póki co, jak już powtarzam się po raz kolejny, kończmy te fale, czym prędzej kupujmy jakieś ulepszenia. I módlmy się, żeby się udało. Obrażenia wręcz, niestety muszę. Szybkość i tak, drzewo, definitywnie to mogę wziąć. Teraz to niech zmniejszmy, ale niech to wszystko bardziej leczy. Blizna, zdecydowanie tak. Też zdecydowanie tak, to też zdecydowanie tak. Niestety stało się coś, czego bardzo nie lubię. Zmuszony byłem zrobić cięcie. Zająć się innym sprawą przez coś długi czas, więc wybaczcie, że nie pamiętam, o czym mówiłem. Co się działo i tym podobne. Jedno, co niestety pamiętam, to to, że mamy falę siódmą. Trzeba szukać jajów. I że gram tym razem pod prymitywną broń. No i na razie nie mam żadnego autoskalowania, więc trzeba ręcznie samemu wszystko będzie ogarnąć. Ale no, przydałoby się albo to starsze, czy mądrość, nie pamiętam, jak się nazywa ten przedmiot, albo te pierścienie, że co falę dostajemy kilka procent. Jak najszybciej. Tak jeszcze zdobyli, to może jeszcze byłoby nadzieja. Bez tego będziemy musieli się bardziej wysilać, ale nadal jeszcze da się to odratować. I co, mam wąż, nie? 12% obrażeń. Albo 6 HP. Niestety muszę wziąć 12% obrażeń. No. Bez takich rzeczy to ciężko będzie. Bierzemy to, pawia aktywujemy, pochodnie blokujemy, to blokujemy, to blokujemy, dobra. I zobaczymy, jak to wyjdzie. Okej. Okay. Eliminuję tych wrogów w miarę znośnym tempie. Aczkolwiek nadal uważam, że przydałoby się większa prędkość dziabania. I zdecydowanie większe obrażenia. Ale jeśli uda się utrzymać się na podobnym etapie, powoli zwiększając, nadal priorytetyzując obronę, to kto wie, może jest jeszcze dla nas nadzieja. No nawet prawie na pewno jest jakaś nadzieja. Prawie na pewno jest. Tylko właśnie. Prawdopodobnie przydałoby się też nawet budować szczęście. Jego ciężko będzie zdobyć rzeczy jakości lepszej niż niebieska. O, to wezmę na pewno. I teraz pancerz. 6 obrażeń, nie, na szczęście muszę, muszę nadbudować. Jak mówię. Okej. Okay. Okej. Okay. Nadal też okej. Okay. No.
miarę znośnie, to jest fajnie. To wszystko, więc... no kto wie, może nawet jakoś się uda. Może nie ma już takiej wielkiej tragedii, jak myślałem na początku. Nadal nie uważam, żeby to było jeszcze podejście gotowe na wygraną. Poprzednio, moim zdaniem, był bardziej gotowy na to, żeby wygrać od tego. No, a widzieliście, jak skończyły. Więc niestety tutaj już takiego wielkiego, powiedzmy, optymizmu mnie nie będzie. Ale tutaj może to właśnie taki mniejszy optymizm. I to, że skupiam się bardziej na tym, żeby po prostu cokolwiek robić, niż to, żeby robić jakieś wielkie rzeczy, co spowoduje to, że po prostu jakimś cudem uda się to przetrwać. Zresztą też nie będę ukrywał dużą kwestią, czy to ile dostaniemy horda, a ile elit. Jak już dostaniemy te elity, to jakiego typu to będą elity? Tutaj przesuńmy prędkość ataku. Tutaj to, w tym przypadku wezmę pancerza. I okej, mam dwie hordy na elitę. Jedna i gorzej. Definitywnie to też dobrze. Powoli idzie to wszystko w prawidłowym kierunku. Jest tak tragicznie. Ale przez to, że właśnie dwa razy horda się trafiła, więc powinno być łatwiej. W moim doświadczeniu, odczuciu i tak dalej, hordy są dużo przyjemniejsze do eliminowania niż elity. Ale głównie dlatego, że po prostu częściej mam dużo broń, szybkie ataki, szczególnie potężne, w przeciwieństwie do nielicznych, ale bardzo potężnych, które no liczą się bardziej w przypadku bossów czy tam elit. Jednak z nimi najczęściej chce się szybko ich wyeliminować. Robimy w sposób taki, żeby przetrwać ich, ignorując ich obecność najwięcej jak się da. I naprawdę nie wiem, który byłby tutaj lepszym w naszym wydaniu. Co jest ogólnie skuteczniejsze? Pewnie skuteczniej i lepiej to jest ich eliminować, ale tak mówię, nie umiem. Nie umiem i nie wiem, czy jeszcze kiedykolwiek naumiem. Jak fioletowy, więc wezmę co i 16% obrażeń. 16% to nie jest tak dużo. Czy pancerza? Żegnaj. Dejna wam czego? Wygląda to dosyć ładnie. Na tyle stabilnie i solidnie, że coś jeszcze z tego może wyjść, naprawdę. Na przykład idealna porażka z lamieniem. Cokolwiek innego. Ale co by było, nie było i tak. Pies zobaczy. I pies mi zaczyna krzyczeć. Niedobrze, bo to może oznaczać konieczność kolejnego cięcia. Trzymajcie kciuki, żeby do tego nie doszło, bo jednak takie rozpraszanie się cięciami czy czymkolwiek podczas nagrań to jest najgorsze, co może mnie spotkać. W szczególności, że łatwo, naprawdę gubię wątki i tak dalej, więc ja... Lepiej, żebym był w tym trybie pseudo skupionym i jakoś sobie radził, niż co chwilę się wyrywał z tego i przez to gubił, co robiłem, jaki był plan, co mówiłem, że warto załatwić, co mówiłem, że nie warto i tak dalej. Wygląda w takich grach jak Talented, właśnie, Brotato i to wszystko, to bardzo łatwo się gubię. Bo jeszcze jak są to, powiedzmy, Elden Ringi czy coś tam, takiej tragedii chyba nie ma. Dobra, bierzemy te dwie rzeczy, to też... I tak, blokuję tej kajdany, blokuję skrzydła, to definitywnie też. Przy czym kajdany weźmiemy, jak będę miał tak z, powiedzmy, 80 HP lub więcej. Ja będę je trzymał, żeby się nie zgubiły, bo takie kajdany, które dają plus 8 do wszystkich typów obrażeń, to przydatna rzecz, w szczególności dla nas, gdzie mamy nożyk, który strzeliwuje błyskawice przy dźgnięciu wroga, która skala się od żywiołów, mam pochodnie, która skala się częściowo od żywiołów, a nasza kaktusowa maczuga swoje kolce ma po dystansowym. W momencie, kiedy wszystkie bronie skalują się od tych wręcz, plus jeszcze jakichś tam innych aspektów czasami, właśnie jak to jest z pochodnią, czy z kijem, który to w przypadku kija jest od
ziomu, a w przypadku pochodni, jak mówiłem, żywiołu. No dobra. Spokojnie, jakoś to będzie. W szczególności, że... tak dużo wrogów się nie pojawia. Mamy 10 pancerza, jakąś tam regenerację też. Przetrzymamy tę falę. Będzie dobrze. Ok, jeden poziom drzewa oczywiście już biorę. W przypadku przylosujmy. Dobra, wystanie życie popraw. Dobra, lepsza dzida. Świetnie. Większa prędkość i tak dalej, okej. Teraz czarny pas będziemy brać i trofeum, lance odpuszczamy. Ale tak, zmierzę to wszystko w prawidłowym kierunku. I ledwo będziemy mieć drugą z naszych wszystkich tych port, więc warto się na nim też trochę szykować. A co ważniejsze, powoli zbliżamy się też do etapu, na którym będzie się pojawiać ta cała elita. Z tego to nie będę ukrywał, nie jestem ani trochę zadowolony. Nie chcę tych elit. Nie lubię ich. Chyba ich nigdy nie polubię. Ale no cóż, takie życie. Takie życie. Okej, spokojnie, damy radę. Tak, spokojnie, spokojnie. Okej, jakoś to działa, idzie. Okej. Spokojnie, gwiazdokluczu. Już nie jesteś zablokowany w kącie. Będzie dobrze, przeżyjesz to. Przeżyliśmy, dobrze, dobrze, dobrze. Traktor, kuszą celnie. Szczęście. Tak, trofeum, czarny pas, przelosowanie. Stop może być, ośmiornica definitywnie tak. Łagodne obce. Odpuszczę sobie, jako że zwiększę wrogów, nie chcę. Wykupiłem niedawno tą flagę, która zmniejsza 5%. Więc to by się wyrównało teoretycznie. Znowu mówię teoretycznie, no nie. Zresztą wszystko zależy, myślę, jest wszystko od setki brane. To 100% plus 5 to jest 105. No i potem tak, 95 to jest po prostu znowu 100. Ale jeśli to jest, że dodatkowe 5% od 95, dlatego że mamy już o 5% zmniejszone, to po prostu no, mamy nadal mniej niż mieli oryginalnie, ale tego nie chcę. No i proszę, mamy właśnie hordę, o której mówiłem. Bardzo duży chaos, dużo wrogów, ale da się to przetrzymać z tą bronią, którą mam. Więc nie ma tragedii. I tak, jestem zdania, że nie powinienem w kącie siedzieć. Bo od tego można łatwo zginąć. Nie, żeby odstanie gdziekolwiek indziej nie było równie łatwo. Ale tak. Jak to przetrzymam, to już najgorsze będzie za mną, teoretycznie. Znowu, muszę się bardziej pilnować. Nie, tak. AP. O. Ośmiornica. No. Wieżyczka medyczna, tak. Dobra. Gorzej tylko, że jeszcze tylko to spotkanie, jeszcze potem następne i już znowu będzie elita. Ale jeśli będę spokojny, to może jeszcze jest dla nas nadzieja. Może jest dla nas nadzieja. Wygląda się, że apeki mam już nie najgorsze. Nadal czekam na więcej, zanim wezmę te kajdany. Ale no, mogło być lepiej, mogło być gorzej. Na pewno mamy za to obrażenia niskie, ale nie na tyle niskie, żeby to była tragedia. Dobrą prędkość poruszania się. Nie wiem, jak z pancerzem i z unikami. Ja się uniki wiem, że mamy słabe. Ale no. Nie wiem, jak pancerz. Na pewno regeneracja też do poprawy. Dobra, ognisko definitywnie tak. Kozia czaszka niech będzie. Part. Tak, tak. Tak. To też blokujemy, bo to też się przyda. Jako, że regeneracja fajna sprawa, inżynieria fajna sprawa, zasięgnie najlepiej, ale... No jak mówię, prędkość już aż tak nie potrzebuję. Jest wystarczająca. Może gdybym dobył do 30, byłby już idealnie, ale nawet jestem na 24, to jest dobrze.
pięknie. Pięknie to przejść tutaj robię na tych wszystkich oponentach. No, jakoś to działa. Jakoś ten prymitywny strategii, tak dziwnie to nazwę, zadziałał. Jak następnie to już będzie spotkanie z elitą, więc wszelkie jakieś defensywne rzeczy, które się pojawią, warto będzie wykupić od razu. Potem tego nie żałować. Ofensywne natomiast mogą poczekać jeszcze. Jak powtarzam, defensywa jest ważniejsza w przypadku elit, w moim wykonaniu. Ofensywa. Co tu mamy? Okej. Zdecydowanie tak. Losujmy. Tak. Tak. Okej. Zobaczmy, czy coś trafi. Pięknie. A to idziemy. Okej, tak. Ten elitarny, który na początku robi jakby dźgnięcie, a potem... Nie pamiętam, co on robi w dalszym etapie. Ale pan to... Ale nie wiem, czy to nie jest ten, który tak jakby potem od nas ucieka, tworząc chaotyczne naprawdę ataki, czy coś. Za wszelki wielki... Próbuję się go pozbyć. Może to być błąd. Tak, ucieka i robi chaotyczne cięcia, to ten... A nie, jednak nie ucieka. Że ucieka, kiedy ja w jego stronę idę, a jak idę w przeciwnym... Tak, jak ja idę w jego stronę, to on ucieka. Jak jestem odwrócony do niego plecem, to próbuje podchodzić i dźgać mnie. Tak. Ale okej. Okay. Mi się trafiła ta elita, którą mniej więcej kojarzę, ogarniam i umiem przeżyć. Chociaż i tak jest zasługa tego, że mam przeciętną defensywę. Mówię przeciętną, bo naprawdę uważam, że mogłaby być znacznie lepsza, ale była wystarczająca. Pełm, oczywiście. To oczywiście. Regeneracja. No, bym miał przypytać. Tak, tak. 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 Teraz będzie chwila, żeby wyrzucić te kajdany. Teraz będzie idealna chwila, no to... Po tej fali to bierzemy, żeby na dwie ostatnie już mieć. A mówię, że po tej fali może uda się dobić setkę w hatakach. A to jest tak jakby mój cel marzeń. Jak już mówiłem, jeśli bym miał 80, nawet to bym to wziął, ale... Więcej, tym lepiej. Dobra. Bra. Okej. Okej. Muszę stwierdzić, że no, regeneracja nadal nie wyrabia, ale jest wystarczająca, żeby nie było największej tragedii. Jest, inaczej mówiąc, wystarczająca, żeby przy tym, jak robię full focus na unikanie, nie umierać od razu. To już jest sukces sporny. Szczególnie gram na piątce. Dla tych, którzy nie wiedzą, co no, rzadko kiedy udaje mi się na piątce coś zrobić. Mądrość, wreszcie. Dobra. Zgodnie z obietnicą wziąłem. To już 104 HP to jest maks, jaki kiedykolwiek zdobędziemy. Smutno, że nie można więcej, ale mamy większe obrażenie dzięki temu. A nadal 104 życia to już jest dobry wynik, jak dla mnie. Więc może... Może. Naprawdę jest jeszcze tu jakaś nadzieja na to, że to się uda. Ale teraz tak. W dalszym ciągu musimy zbierać rzeczy defensywne. Na pewno regeneracja. Skoro HP-ków już zwiększyć nie mogę, to na pewno regeneracja jest istotna. Trochę podwyższenie szansy na kradzież życia, czy na wampiryzm, nie pamiętam, kto się nazywa. Też się przyda. Obrażenia są wystarczające. Oczywiście fajnie byłoby mieć wyższe, żeby ubić bossów jak najprędzej, bo tak, dla tych, którzy nie wiedzą, nie pamiętają na... Nie pamiętam, jak się nazywa, powiedzmy na poziomie 5. Na pewno byli mi się gdzie co, jak się nazywa. A mamy dwóch bossów na fali 20. I zobaczmy, co mamy. Nie. Nie, bo to nie ma sensu. Niech będzie. Tak.
Ogród. To i... Robimy wszystko i na nic więcej nas nie stać. Znaczy wciąż nie nieskończony, idziemy na falę 20. Okej. Nie najlepsza parka się trafiła. Jak tego tutaj... jakby z wielkim szponem do góry jestem w stanie opanować, tak ten z laleczką, to ma trochę twarz taką stereotypowego Cthulhu. On staje się bardzo chaotyczny później, więc... Mimo tego, że chciałbym bardziej unikać ich, zmuszony będę walczyć. O, i właśnie o tym mówię, już się zaczyna. Chaotyczność tego z laleczką. Ale może, może, kto wie, jakimś cudem uda się to wszystko zrobić. Uda się ich wyeliminować. Może, może nie. Zobaczymy. Dobra. W pierwszej kolejności chcę się pozbyć tego z laleczką. Bo tamtego to jeszcze jestem w stanie przetrzymać. Ale laleczkarz jest... No widzicie, teraz zaczyna uciekać, zostawiając okręgi wokół mnie. To są tego typu rzeczy, które potrafią mnie ubić, jak nieostrożny jestem. A ciężko być ostrożny, kiedy jeszcze drugi co chwilę jakimś tam wielkim... Nie wiem, jak to nazwać. Wielkim słupem we mnie próbuje uderzać. Kręci jakimś łańcuchem pocisków. Dobrze, to można nazwać, ale dobra. Pokonaliśmy go. Idealnie na styk, co prawda? Drugiego nie zdążyliśmy, ale mamy to. Udało się. Dzięki czemu odblokowaliśmy pająka. Obrażenie 12, 6 prędkości ataku za każdą przedem unikatową broń, czyli za każdą inną broń. Ale kradnie unik i zbieranie. Szczerze? Świetny przedmiot. Jeśli będzie mi się trafiał, abym miał builda, na którym mogę tak robić, na pewno będę pod niego grał. Ale dobra, 52 minuta. Jednak mimo wszystko. Nie udało. Na tym kończymy odcinka i proszę. Pierwsza chyba wygrana na poziomie 5 na odcinku, więc... Mam nadzieję, że wam się podobało i że jesteście z tego usatysfakcjonowani, bo ja jestem niezmiernie bardzo. I cóż, następny odcinek prawdopodobnie już jutro, bo jak mówię, teraz Talented jest na przerwie. Przez to, że tam mi nic nie wychodzi i jakoś nie potrafię się skupić na nim. Zobaczymy, kto tym razem będzie i co osiągniemy. Oczywiście nadal trzymamy 5. Nadal próbujemy postaci, którym jeszcze się nie udało. Przy czym ze wszystkich postaci, które tutaj są, istnieje chyba jedna, którą na razie odpuszczę sobie. Jest to pacyfista. Dlatego, że moim zdaniem gra pacyfistą no nie jest zła, ale... Po prostu jest to takie dosłownie... Nikanie wrogów. Więc na niego nie liczcie. No chyba, że dostanę w komentarzach prośbę o niego, to wtedy... Czemu by nie? Ale musi to być ktoś więcej niż tylko Jajek tym razem. Od razu mówię. Więc Jajek, jeśli chcesz pacyfistę, to przykro mi, jeśli dostaniesz... łapków w górę. Albo ktoś inny to nie napisze, to... No, nie będzie. A dobra, starczy tego paplania, marudzenia. Po prostu dzięki wam, trzymajcie się. Hej, hej.